Proszę Państwa, tą sesję paralelną, czyli grupowego, rozpoczynamy teraz o budownictwie, kim teraz już wspomniano tutaj, ale w końcu do tego budownictwa dochodzimy. Cyfrowa rewolucja w budownictwie komunalnym, wyzwania dla samorządów, i to jest sesja realizowana we współpracy z grupą roboczą do spraw internetu rzeczy, Smart City Ministerstwa Cyfryzacji. Zobaczmy wstęp. Krótki projekt. Budownictwo komunalne to jedno z zasadniczych wyzwań samorządów w Polsce. Na wielu poziomach, od biurokracji i planowania po wykonanie. Korzystanie w tym skomplikowanym procesie z możliwości, jakie daje cyfryzacja, to samorządowy game changer w tej konkurencji. Ale tylko wówczas, kiedy te rozwiązania są właściwie zaprojektowane i przetestowane. W ostatnim okresie kluczowym tematem wśród wielu samorządowców stały się korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań cyfrowych w usprawnianiu procesu budownictwa komunalnego. Samorządowi specjaliści, urzędnicy i decydenci testują, jak najlepiej wykorzystać dane miejskie w procesie projektowania i przygotowania inwestycji. Jak się można domyślić, z korzyścią dla sprawnego przebiegu zadania. Ale nie tylko, bo korzyści widać zarówno z perspektywy inwestora, samorządów lokalnych, ich jednostek organizacyjnych, ale także finalnych użytkowników efektów inwestycji, czyli mieszkańców. Jak skuteczne są te nowe rozwiązania organizacyjno-prawne? Do jakiego stopnia umożliwiają wspomaganie procesów inwestycyjno-budowlanych w budownictwie komunalnym? Co zyskujemy, rezygnując z dokumentacji papierowej na rzecz cyfrowej? I co nam daje metodologia BIM, czyli cyfrowy opis właściwości obiektu w pełni dostępny dla uczestników procesu inwestycyjnego? Pora odpowiedzieć na te pytania. A więcej na ten temat opowie Państwu Borys Stokarski, partner w Rethink Digital Business Design i jego goście. Dzień dobry Panie Borysie, zapraszamy do nas. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Państwa, bardzo się cieszę, że dotrwaliście Państwo do tego momentu. Państwa tutaj gości będą dzisiaj przede wszystkim Robert Kiedryński i Piotr Kusiewicz, którzy będą mówili więcej na temat MIMO, na temat jego roli w procesach inwestycyjnych i na temat użytku związanych z cyfryzacji procesów inwestycyjnych, ale nie tylko inwestycyjnych tak naprawdę, realizacji również i eksploatacji obiektów realizowanych z wykorzystaniem BIM-u jako technologii, która dzisiaj, no nie powiem, że szturmem zdobywa branżę budowlaną, raczej myślę, że ten szturm jest przed nami, natomiast już sprawdziła się w bardzo wielu miejscach, sprawdziła się też w krajach, w miejscach, w którym rzeczywiście do standaryzacji procesów, zwłaszcza realizowanych z funduszy publicznych, podchodzi się bardzo serio i w którym istnieje taka tradycja również poważnego zarządzania wspieranego przez narzędzia technologiczne. Natomiast ja chciałem może dodać tutaj taki mały kontekst tego wszystkiego. Grupa do spraw internetu rzeczy, o której była mowa, to jest taka grupa, można powiedzieć, ludzi związanych bardziej z przemysłem cyfrowym, nie tylko cyfrowym. Jeśli można by było prosić o wrzucenie mojej prezentacji. Dobrze? O, jesteśmy. Grupa robocza do spraw internetu rzeczy to jest jakby w pewnym sensie taki oddolny ruch, w którym jakby próbujemy pomóc dzisiaj zbudować poważną, liczącą się z możliwościami technologii i potencjału dla rozwoju gospodarki strategię wprowadzania tej koncepcji wykorzystania sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i takiej zaawansowanej automatyzacji w oparciu o nowoczesne sieci telekomunikacyjne. No jako narzędzie de facto rozwoju gospodarczego. To jest jakby nasza praca, którą staramy się tutaj wykonać wspólnie, takim społecznym ruchem. Zresztą właśnie wspólnie z dwoma prelegentami, którzy za chwileczkę opowiedzą. Teraz ja chciałem się wytłumaczyć z tego, cyfrowa rewolucja w budownictwie. Czy to jest w ogóle taka zbitka słów, która może troszkę się wydawać nawet oksymoronem pewnym, tak? No znamy branżę budowlaną i budownictwo jest, no tylko rolnictwo chyba jest starsze od budownictwa, bo ma jakieś 12 tysięcy lat, budownictwo pewnie ze 4-8, przynajmniej tak jak historia budownictwa o tym mówi. I jest, no można powiedzieć, że umiemy budować, tak? I taki ostatnio właśnie mnie ubawiła mnie taka reklama firmy zajmującej się z marketingiem związanym z pozyskiwaniem specjalistów do robót budowlanych. No, znacie Państwo czata GPT, prawda? Pewnie każdy z nas używał, albo mniej lub bardziej intensywnie. No i teraz powiedzmy czatowi, żeby dokończył budowę budynku. No raczej sobie z tym nie poradzi. Ale pytanie, czy na pewno? Więc
natura tej rewolucji, z którą mamy do czynienia w budownictwie, która jest jedną z najstarszych branż i jedną z najpóźniej tak naprawdę przechodzących przez te procesy transformacyjne, które wcześniej całkowicie przeorały telekomunikacje, usługi finansowe, handel, dzisiaj są bardzo intensywnie zmieniają jakby całą strukturę procesu, łańcuchów wartości w przemyśle i one docierają również do tego świadectwa, do świata budownictwa. Docierają na kilka sposobów. Jeden z nich jest taki wprost związany z tym, co robi ChatGPT jako narzędzie do kreatywnej generacji różnego rodzaju treści, akurat cyfrowej w tym przypadku. Jak Państwo pewnie wiecie, może też malować, może też komponować utwory i tak dalej. Jakby podobne rozwiązania, też wykorzystujące mechanizm sztucznej inteligencji, modelowania wymagań, potrzeb i takiej właśnie symulacji prowadzącej do wykreowania różnych wariantów, w tym przypadku zabudowy biurowca akurat firmy tworzącej to oprogramowanie, pozwala w gruncie rzeczy architektom tworzyć propozycje zabudowy wnętrza, jakby architektury wnętrza, w dużej mierze w oparciu o taki proces ewaluacji różnych scenariuszy związanych ze spełnianiem konkretnych, skwantyfikowanych potrzeb użytkowników, wyboru tych, które jakby najbardziej spełniają określony miks oczekiwań i dopiero wypełniania tego wstępnego projektu konkretami, które tutaj widzimy już na obrazku Autodesku biuro w Toronto w Kanadzie. Tak? Ono powstało właśnie z wykorzystaniem tego procesu generative design. I oczywiście, jeżeli dysponujemy wiedzą, informacją o potrzebach użytkowników, jeżeli mamy algorytmy, które pozwalają zamodelować nam różne elementy jak gdyby, tego projektu, no, wówczas docieramy do takiego miejsca, w którym rzeczywiście możemy projekt zacząć od zacząć realizować znacznie szybciej. Druga sfera, która dzisiaj naprawdę zaczyna coraz bardziej intensywnie toczyć się na placach ludów, to jest próba robotyzacji różnych elementów procesu. I to od takich elementów procesu jak gdyby czysto konstrukcyjnego, jak tutaj widzimy, czy takich prac robót wykończeniowych, tak jak za chwileczkę też będzie można zobaczyć. Wiemy, że roboty coraz sprawniej poruszają się po różnego rodzaju przestrzeniach, otoczeniach. W fabrykach jeżdżą w środowiskach pełnych różnych dynamicznych zdarzeń, innych uczestników ruchu, przewożą palety z towarem wzdłuż linii produkcyjnych, między magazynami i tak dalej. Samo całe drogo, cała ta obietnica autonomicznego ruchu, autonomicznych pojazdów dzisiaj się de facto realizuje. My nie widzimy jeszcze może tak często na ulicach, chociaż ja ostatnio z dziećmi z wnukami, jak jechałem do wesołego miasteczka, to mijałem się właśnie z robotem, który przewoził hamburgery z dobrej buły, nie wiem dokąd, ale jechał też po ścieżce rowerowej. I to jest takie zjawisko, z którym będziemy mieli coraz częściej do czynienia. Natomiast pojawiają się te urządzenia również na placach budów w postaci zarówno takiej lżejszej, bardzo silnie kooperującej z ludźmi, no jak i taką, którą tutaj obserwujemy w postaci czegoś, co bardziej może czołg przypomina niż na szczęście jest w takich wesołych kolorach, więc nie wygląda to aż tak bardzo ponuro. Tak, to jest urządzenie, które potrafi sobie zeskanować otoczenie, zrozumieć, jak wygląda infrastruktura gazowa na przykład, czy rur kanalizacyjnych położona w tym miejscu i potrafi wykopać dziury, że tak powiem, na położenie czy naprawę tej sieci w odpowiednich miejscach, tak żeby niczego za bardzo nie popsuć, a szybko naprawić to, co trzeba. Tak, oczywiście te ciężki sprzęt na placach budów, również i w Polsce znajdziecie Państwo na przykład budowy autostrad, na których dostawcy już coraz częściej zaczynają testować może jeszcze nie w pełni autonomiczne, ale już zdalnie sterowane pojazdy budowlane, używają dronów i tak dalej. Coraz jakby coraz częściej pracą ludzi będzie raczej zaprojektowanie, skonfigurowanie procesu, natomiast jakby ta ciężka robota związana z łopatą tradycyjną i pilotem, to już będzie rzeczywiście pieśń tych 4000 czy 8000 lat historii budownictwa. I to jest jakby ten kontekst, tak? Czyli od generowania projektu obiektów poprzez robotyzację placu budowy, aż po autonomiczne systemy i obiekty, które w tych procesach tworzymy, to też trzeba sobie powiedzieć, że jakby coraz więcej obiektów, które powstają wokół nas, to są obiekty nasycone inteligencją. Być może trochę na początek na użytek miłości własnej, czyli pilujące, nie wiem, poziomu efektywności energetycznej czy komfortu cieplnego użytkowników tych obiektów. Ale jeżeli popatrzymy sobie na nowoczesne, na przykład wielkoskalowe magazyny, to tam coraz więcej autonomii, coraz więcej automatyzacji, coraz mniej ludzi wykonujących taką pracę, do której szczerze mówiąc trudno dzisiaj pracowników znaleźć, tak jak ciąganie po prostu palet z ciężarem po przestrzeniach magazynowych. I to, co jest fundamentem tej całej rewolucji, to jest
tą rzeczą, bez której w ogóle nie da się tego zacząć tak naprawdę, to jest cyfryzacja procesu. A w zasadzie całego tego procesu, zaczynając się od projektowania, poprzez udostępnienie informacji powstającej w wyniku pracy architektów i osób zaangażowanych również w projekty techniczne różnego rodzaju obiektów, poprzez realizację, a więc wykorzystanie tej informacji do zarządzania efektywnością tych procesów, które się tworzą, udostępniania również w niedługiej przyszłości tej informacji maszynom, które same sobie rozkminią, prawda, elementy projektu, będą potrafiły różne rzeczy dzięki temu zrobić, wyborować dziury w określonych miejscach, być może narysować kawałek obrysu, kawałek tego planu danego piętra, na przykład na posadzce, po to, żeby ekipy ludzkie albo składające się z ludzi i obiektów i robotów były w stanie zbudować jakby dany fragment zgodnie z projektem. Potem jest oczywiście cała sfera eksploatacji, gdzie również ta informacja jest potrzebna, czy też jakby tego ważnego punktu w cyklu życia każdego obiektu, jakim jest jego renowacja, przetworzenie, ktoś innego niż to, czym miał ten obiekt być na początku. Proszę Państwa, to jest jakby kontekst. Tak? Dlaczego BIM? Dlatego, żeby to wszystko można było robić, żeby nam się to wszystko spięło, żeby te roboty miały informacje, które pozwalają działać, planować własną pracę, docierać do właściwych miejsc i robić tam właściwe rzeczy. To jest również i po to, żeby część jak gdyby tej informacji można było w sposób generatywny wytworzyć. Tak? Gdzie rolą człowieka jest bardziej wybór, doskonalenie, wypełnienie szczegółową treścią czegoś, co w jakiejś mierze może nam pomagać wytworzyć maszyna. Ale żeby to było, to musimy najpierw mieć te repozytoria, musimy najpierw mieć ten proces twórczy oparty o zcyfryzowaną dokumentację projektową. I o tym, z czym to się wiąże, jakie mamy dzisiaj doświadczenia w realizacji tego typu projektów, opowiedzą Państwu dwie osoby, no, które bardzo aktywnie uczestniczą w pracach od grupy budownictwo w naszej grupie roboczej do spraw internetu rzeczy, zajmując się przede wszystkim proponowaniem różnego rodzaju inicjatyw związanych przede wszystkim ze standaryzacją procesów inwestycyjnych, tak żeby ten BIM no, troszkę wymusić, tak żeby on się zaczął pojawiać. To jest troszkę tak jak ze strategią rozwoju chmury w Polsce. Tak na całym świecie 80% organizacji używa chmury obliczeniowej i strategii Mountain Cloud do tego, żeby sobie potanieć infrastrukturę i zwiększyć swoją elastyczność biznesową. No w Polsce stworzono do tego pewien wehikuł, tego operatora chmury krajowej, prawda, żeby on ten proces dynamizował i to się dzieje troszkę. Tak samo tutaj regulacje mogą nam w jakimś sensie pomóc, czy chociażby takie miękkie regulacje, czy też miękkie działania w postaci przekonywania i edukacji. Co też staramy się dzisiaj robić. Piotr Kusiewicz, nasz pierwszy prelegent, zapraszam Cię na scenę, pierwsze. Super. Witam, dziękuję, że ktokolwiek faktycznie, że Państwo zainteresowali się tą prezentacją, że Państwo zainteresowali się przede wszystkim BIM-em i tym, co można z niego wyczerpać tak naprawdę w kontekście inwestycji, które prowadzimy. Oczywiście pokrótce się przedstawię, nazywam się Piotr Kusiewicz, na co dzień pracuję w firmie BIM-LI, który jestem członkiem zarządu. Natomiast też od całkiem niedawna, tak jak Wolec wspomniał, pracuję też, staram się pracować, faktycznie wspierać grupę roboczą IoT. Dlatego też stworzyliśmy w ogóle grupę budownictwa, bo uznaliśmy, że faktycznie jest taka potrzeba. Firma, która reprezentuje, faktycznie dostarcza programowanie dla branży domowej, dla producentów, również dla firm, które zajmują się produkcją prefabrykatów, różnego rodzaju konfiguratory, a także dedykowane narzędzia, które po prostu służą dla danej grupy interesariuszy. Zanim zaczniemy, mam trzy pytania do Państwa. Widzę, że jest kilka osób, dlatego bardzo chciałbym poznać Państwa troszeczkę może doświadczenia. Czy ilu z Państwa w ogóle wie, czym jest BIM, co to jest? Poproszę o podniesienie ręki, ok? Ilu z Państwa w ogóle ma jakąś świadomość odnośnie BIM i jego zastosowania w praktyce? I uwaga, ostatnie pytanie kluczowe. Ilu z Państwa, tutaj mówię o decydentach, też o przedstawicielach samorządu faktycznie, prowadziło już inwestycje, bądź obecnie prowadzi zastosowanie BIM-u? Jedna osoba? Nieśmiało? Ok, super. Ja do tego postaram się troszeczkę przedstawić, jako powodu też, dla którego pytam, jest to, że nie chcę tutaj zarzucać informacjami i technikami, to po prostu wprowadzić troszeczkę w języku
jakby wykorzystać ten język korzyści, żeby Państwu powiedzieć troszeczkę, z czym to się je. Co to jest BIM? Oczywiście nie byłbym sobą, gdyby nie zapytał trzech niezależnych specjalistów, czym jest BIM. Pierwszy specjalista to jest oczywiście ChatGPT, o którym każdy mówi. Każdy z niego praktycznie już korzystał, bądź skorzysta. I ChatGPT na pytanie, podle najbardziej wiarygodną definicję z BIM odpowiedział, że BIM to metoda zarządzania informacjami o budynku. Informacja. Drugim niezależnym specjalistą, którego spotkałem, jest Ministerstwo Rozwoju Technologii, który mi powiedział, że BIM to przede wszystkim metodyka pracy z projektem budowlanym, opierająca się na cyfrowym wzorowaniu obiektu budowlanego w bardzo szczegółowy sposób. I takim trzecim niezależnym specjalistą, którego poprosiłem o wyrażenie swojej opinii, jest dostawca jednego z oprogramowań budowlanych, który powiedział mi, że BIM to całościowy proces tworzenia informacji o budowaniu w sobie i zarządzaniu. Więc jakby w głównej mierze BIM to tak naprawdę jest informacja. To jest informacja, bo większość, ogólnie rynku branży też, większość ludzi kojarzy BIM jako model cyfrowy 3D, który możemy sobie ładnie obrazić. To jest dopiero wyszkoły góry do dołu. BIM to troszkę wiele więcej. My cyfryzujemy faktycznie, możemy ten obiekt 3D faktycznie stworzyć, który można obracać. Natomiast BIM to też są informacje, które płyną przez cały łańcuch wartości procesu inwestycyjnego i są to informacje, które są wykorzystywane również później podczas eksploatacji. Celowo też rzuciłem ten slajd tutaj, bo zawsze kiedy rozmawiamy o rozwiązaniach cyfrowych, my jesteśmy też częścią pewnej rewolucji cyfrowej, która teraz już się dzieje. I faktycznie moja refleksja odnośnie tych rewolucji jest taka, że każda kolejna postępuje szybciej. Każda kolejna jest szybsza, bardziej dynamiczna, robi coraz więcej, w coraz szerszym zasięgu sięga w szybszym czasie. BIM tak naprawdę też jest częścią tej rewolucji i ten początek, czyli ta cyfryzacja całego procesu budownictwa tak naprawdę przekłada się też na komunikację pomiędzy różnymi systemami. Projektowanie kiedyś tak naprawdę wyglądało tak, że siedziało kilkudziesięciu architektów w biurze, mieli wielkie stoły i kreśliny. Ten budynek, znaczy ten projekt, który powstawał, on był na papierze, on był na kartce. Później nastąpiła rewolucja faktycznie. Udało się prowadzić na politykę, nie udało się faktycznie dostarczyć rozwiązania, dzięki którym kolokwialnie powiem, że ten budynek został podniesiony, ten projekt. Jest też pytanie, za chwilę powiem dlaczego. Jest pytanie, dlaczego w ogóle projektanci korzystają z BIM. To pytanie tak nas motywowało, że postanowiliśmy przeprowadzić badanie wśród projektantów, które prowadzimy obecnie i zbieramy te informacje. Zresztą wspólnie z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, SAP-em i kilkoma innymi organizacjami. I mogę się podzielić takimi wynikami szczątkowymi już od 94 respondentów. Mamy laser. W każdym razie, Szanowni Państwo, ułatwienie koordynacji międzybranżowej i oczekiwania klienta inwestora to są już często pojawiające się powody, dlaczego w ogóle ten BIM jest wykorzystywany przez architektów, nie mówię jeszcze o inwestorach. Pozostały jeszcze czynniki, które wpływają na to, co skłoniło tych architektów, to zwiększenie wydajności pracy, możliwość poprawy jakości projektów. Natomiast na to chcę szczególną uwagę Państwa zwrócić, to jest rzecz na samym dole. To jest pomysł, którą celowo umieściliśmy, żeby sprawdzić w ogóle, ile osób korzysta z tego BIM-u. 12,5% architektów, biur architektonicznych i projektowych, których pytaliśmy o to, nie projektuje w BIM. 12,5%. Ktoś jest dobry z matematyki, to oznacza, że prawie 90% biur projektowych już korzysta z tej technologii. Dlaczego o tym mówię? Mówię to dlatego, Szanowni Państwo, że tak naprawdę mówiąc o BIM-ie, o tych wszystkich narzędziach, które wobec ustawy, tej całej automatyzacji, o tej robotyzacji, o tym wszystkim, co się już zaczyna dziać na bazie budowy, tak naprawdę najważniejsze są informacje, które zostaną włożone do projektu, z tego też względu, że te informacje płyną przez cały łańcuch wartości procesu inwestycji budowlanej lub budownictwa komunalnej. Powstanie cyfrowego bliźniaka tak naprawdę pozwala na bardzo, bardzo dużo i może dać bardzo wiele korzyści, o których za chwilę wspomnę. I tu przechodzę do korzyści. Mam do Państwa taką prośbę. Bardzo proszę Państwa o wyjęcie telefonu. Zeskanowanie tego kodu system
To jest połączenie jeszcze sprawami, dlatego się Państwo nie powinni się martwić. Natomiast powinna się uruchomić za chwilkę aplikację na Państwa telefonach. Wykorzystanie Państwa kamery. OK. Otworzyliśmy. Kamera odpalona. Kamera działa. Za chwilę pojawi się znacznik. Bardzo prosi Państwa, jak w momencie, kiedy się pojawi znacznik, nakierować aparat na ten znacznik i już nie ściągać go z tego znacznika, dobrze? Coś się stało? Jest domek. Szanowni Państwo, to nie jest Ameryka. Ja nie odkryłem w tym momencie Ameryki. Mając dane, możemy tak naprawdę, teraz mam przykład akurat domu i robić innego, natomiast my możemy już teraz posadzić ten projekt, posadzić konkretną bryłę 3D z konkretnymi elementami, tak naprawdę na działce, gdzie chcemy, zobaczyć wszystkie elementy projektu, instalacje i tym podobne. Patrzę i widzę. Przede wszystkim jaka korzyść wspólnie z tego inwestora dla inwestycji komunalnej, to przede wszystkim mamy precyzyjny widok 3D z możliwym osadzeniem na działce. My widzimy instalacje wszystkie na jednym projekcie. Wszystkie kolizje, które mogą powstać, analizujemy jeszcze na etapie projektowym. To znaczy, że po pierwsze oszczędzamy czas, a po drugie oszczędzamy też pieniądze, których nie wiemy jeszcze ile stracimy. Na bieżąco wprowadzane zmiany w projekcie. Dzięki wykorzystaniu tej technologii tak naprawdę wszystkie zmiany, które są wprowadzane w projekcie, my widzimy na bieżąco, mamy do nich na bieżąco dostęp. Tak jak wspomniałem, wszystkie elementy tego projektu są tak naprawdę zawarte w jednym miejscu. Nie musimy się już przetaczać przez stronę kartę, przez arkusze, przez kilogramy, makulatury. Wszystko jest w jednym pliku. Widzę i wiem. Jak już zobaczę ten projekt, już widzę tak naprawdę informacje o tym, co się w tym projekcie znajduje, jest dostępna od ręki. Wszelkie zestawienia, wszelka dokumentacja jest dostępna od już. Czyli dokumenty tak naprawdę stają się lepszej jakości. Harmonogram prac realizacji staje się znacznie precyzyjniejszy i samo monitorowanie postępu prac jeszcze bardziej dokładne. Poza tym możemy też zwiększyć efektywność energetyczną poprzez symulacje, które też prowadzimy, licząc ilość osób, które mamy, urządzenia, które wykorzystujemy jeszcze na etapie projektowym. Wiem i inni też wiedzą. To jest taki schemat troszeczkę uproszczony, gdzie mamy tak naprawdę inwestora, mamy nadzór autorski, wykonawcę, projektanta, nadzór inwestycyjny oraz tam wykonawców. I tak naprawdę ta komunikacja podczas realizacji budowy hipotetycznie tak wygląda, gdzie fruwają PDF-y, fruwają maile, fruwają Excel i ta informacja gdzieś może się gubić. To już przestaje być aktualne. W tym momencie mamy coś, co nazywa się CDE. Czy mamy Common Data Environment, tak naprawdę mamy miejsce, gdzie wszystkie dane są zbierane w jednym miejscu, mamy jedno repozytorium, do którego wszyscy mają dostęp. Poza tym stanowi to też SAT zarówno do BMS-u, jak i do FM-ów, czyli to zarządzanie budynków na kolejnych etapach będzie jeszcze prostsze i bardziej klarowne. Jakby kończąc tak trochę tę prezentację, bo też nie chcę za dużo czasu zabierać, bo wolę między mieć na panel dyskusyjny. Natomiast ja sobie jeszcze tak zadałem pytanie troszeczkę jako obywatel. Też jako troszeczkę tak z drugiej strony jako inwestor, czy jako państwo. W jakim celu w ogóle powstają inwestycje komunalne? Po co w ogóle dana jednostka faktycznie do inwestycji prowadzi? Po pierwsze to jest poprawa jakości życia mieszkańców. Do tego faktycznie mam nadzieję, że państwa organy dążą. Satysfakcja mieszkańców. Z tego, że oni mają faktyczność, mają do czynienia są w tej danej gminie, w danej jednostce należy do. Promocja gminy, powiatu, województwa. Tak naprawdę też dla jednostki należy na to, żeby promować siebie, nie tylko lokalnie, ale też poza granicami miasta czy województwa. I oczywiście ostatnie, dość istotna kwestia to jest to, żeby faktycznie zapewnić efektywność ekonomiczną danego samorządu poprzez najbardziej efektywne wykorzystanie inwestycji, którą się przeprowadza. I BIM tak naprawdę, czyli ta cała organizacja tej dokumentacji jeszcze na etapie projektowym może w tym wszystkim pomóc. I prawda jest taka, że tak kończąc już taka szybka refleksja, że faktycznie ten poziom relacji cyfryzacji, sami Państwo wiedzą, że on jedzie, przyspiesza, natomiast prawda jest taka, że można do niego cały czas wsiąść. I tak jak Państwo podnosi ręce, sami Państwo wiedzą, że jeszcze inwestycje w BIM-ie nie były realizowane, dlatego warto się już powoli tym interesować. Myślę, że kolejna osoba, która po mnie będzie, z pewnością
troszeczkę więcej o tym powiem w praktyce. Tu jest moje podstawowe informacje kontaktowe, także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę sobie zrobić zdjęcie, mnie spotkać później. I w tym momencie bardzo dziękuję za uwagę. Dzięki. Być może jest jakieś pytanie, takie ad vocem do tej prezentacji, zanim przejdziemy do następnej. Ktoś z Państwa chciałby zadać? Jakaś wątpliwość? Uwaga, komentarz. Będzie panel, tak. Ja to tak myślałem, że może coś takiego, co może uciec po prostu do panelu. Okej, dobrze. Skoro nie, to w takim razie zapraszam, żeby hodować te pytania na późniejszą okazję. A teraz na scenę zapraszam Roberta Kiedryńskiego. Oczywiście to wszystko jest bardzo ciekawe, cośmy przed chwilą usłyszeli, jak rozumiemy ten kontekst. Natomiast zobaczmy, przyjrzyjmy się temu, jak to dzisiaj już może działać w praktyce w Polsce, w świecie budownictwa komunalnego. Robert Kiedryński. Witam serdecznie. Byłem poproszony o przygotowanie prezentacji pokazującej taki idealny proces inwestycyjny z wykorzystaniem tych narzędzi do cyfryzacji. Taki krótki wstęp. My jako Budimex jesteśmy w grupie Ferrovial. Ja konkretnie jestem w Budimexie w takiej komórce związanej z BIM-em. Głównie są tam w niej BIM koordynatorzy, modelerzy, bo też mamy czasem tego typu potrzeby. I zajmujemy się praktycznie cokolwiek jest związane z BIM-em, to pewnie trafi do nas. No, może w ten sposób. Dobrze, czym się zajmujemy jako Budimex? Oczywiście najbardziej rozpoznawalnym, podejrzewam, przez większość osób będą nasze projekty czy inwestycje infrastrukturalne. Często pewnie jeżdżąc po Polsce będziecie Państwo się natykać na nasze panele gdzieś tam przy drogach, ale nie tylko. Zajmujemy się też energetyką w dużym stopniu, hydroinżynierią oraz budownictwem ogólnym, o którym pewnie dzisiaj sobie troszkę więcej powiemy. No więc tak, przechodząc do tej prezentacji, czyli tak, wzorowy proces inwestycyjny w zakresie budownictwa komunalnego, akurat tutaj na przykładzie szpitala wojskowego w Krakowie, którego tam widać w tle. No i tak, jak my to tak na dobrą sprawę rozumiemy? Bo tutaj oczywiście te wszystkie definicje, które żeśmy poznali chwilę wcześniej, one bardzo ładnie wyglądają, natomiast później trzeba je jakoś przerobić w praktyce. No i w praktyce oczywiście bardzo podobny zresztą schemat na poprzedniej prezentacji, również u nas. Takim podstawowym założeniem dla nas jest to, żeby dana informacja była przechowywana tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Czyli tak jakby można było sobie wyobrazić Excela, to ten Excel jest jeden na całą firmę i ta komórka odpowiedzialna za przechowywanie tej informacji jest jedna. Oczywiście dostęp do tej informacji, jaką ona niesie, może być z różnych miejsc, mogą mieć do niej dostęp różne osoby, ale nadal jest ona w jednym miejscu. Nie robimy czegoś takiego, że robimy Ctrl-C, Ctrl-V. To nie ma prawa bytu w tak zorganizowanym procesie. No i tutaj, gdzie można by wykorzystać tą metodykę? U nas akurat, tak jak my staramy się to robić, zaczynając oczywiście od koncepcji danego procesu, projektu, poprzez jego projektowanie, realizację i tak dalej, o czym pewnie Państwo doskonale wiecie. Natomiast u nas chcemy to traktować w taki sposób, że jeżeli zaczynamy od etapu koncepcji, to później nie przekazujemy tych informacji dalej, tylko
tylko dołączamy kolejne osoby do tego procesu, ze względu na to, żeby nie tracić po prostu żadnych informacji, które były zagregowane w etapie wcześniejszym, czyli i na koncepcji, i w czasie projektowania, i również na samym końcu tego procesu, żeby te wszystkie informacje były w jakiś sposób dostępne. Gdzie można je wykorzystywać? No tak jak już na poprzednim slajdzie troszeczkę powiedziałem, oczywiście w ofertacji. W związku z tym, że informacje występują tylko i wyłącznie w jednym miejscu, więc dostęp do nich jest praktycznie non-stop, może się okazać, że podniesienie budynku o kilkanaście centymetrów wyzeruje nam kompletnie bilans mas ziemi, co zaoszczędzi, nie wiem, że pieniądze, to pewnie jeszcze sporo czasu. A tą zmianę będą widzieli potem wszyscy, którzy w tym procesie biorą udział. Tak? Oczywiście, jeżeli dostaniemy taki model od zamawiającego, to super, jesteśmy w stanie go wykorzystać. I na etapie już składania ofert wiemy, że tak jak my, tak jak nasza konkurencja, miała dostęp do tych samych informacji i w taki sam sposób były one zamodelowane. Przy okazji projektowania, no tutaj jeszcze możemy dodać kolejną, nawet tak na pewno sprawę na etapie ofertacji trzeba by to zrobić, dodać jeszcze kolejny składnik, czyli czas, czyli oprócz tego, że będziemy mieli fizyczną reprezentację tego naszego obiektu, to będziemy jeszcze mieli informacje, kiedy dany element się pojawi. I oczywiście w większości przypadków to będą elementy stałe, jak słupy, podłogi, stropy i tak dalej. Natomiast nie tylko, bo pamiętajcie Państwo, że tak na dobrą sprawę ten model, jakim dysponujemy, on jest w środku cały pełny, bo jakbyśmy przekroili taki budynek, taki model gimowy, to będziemy wiedzieć, że w tej pustej przestrzeni, która jest tutaj za ścianą, jest korytarz, że w tym miejscu mamy salę, która też ma pewnego rodzaju parametry. Więc te wszystkie informacje muszą się tam znaleźć i do czegoś się trzeba przypisać. Nie mogą to być puste przestrzenie. Tak? Więc musi tu istnieć jakiś obiekt w postaci pomieszczenia. Pozwala nam to też oczywiście na wykrywanie kolizji, jeżeli dostajemy projekty od podwykonawców bądź od zamawiających, którzy tą technologią nie dysponują, dzięki czemu sami jesteśmy w stanie szybko wdrożyć, czyli zamodelować odpowiednie elementy i sprawdzić, czy przypadkiem pomiędzy danymi projektami nie ma jakichś niedomówień. No dobra, a co nam to wszystko da? O co w tym wszystkim chodzi? No, przede wszystkim odpowiedź na te dwa pytania jest powiązana z jedną konkretną rzeczą, z komunikacją. Tak na dobrą sprawę klucz tego całego procesu opiera się dokładnie na komunikacji. Ja jakiś czas temu miałem niepowołaną przyjemność wykańczać łazienkę do siebie w domu, albo to było odwrotnie, już teraz nie pamiętam. W każdym razie po wytłumaczeniu temu człowiekowi, który przyjechał, żeby to zrobić, wszystko było jasne, wszystko było pięknie. Natomiast osoba, która pojawiła się na miejscu, już z tą osobą, której to tłumaczyłem, nawet nie rozmawiała. W związku z tym musiałem to zrobić dokładnie sam, to samo co wcześniej, tylko przez telefon. Także wiecie chyba Państwo, dokąd zmierzam. Tak? Oczywiście również musiały nastąpić pewne poprawki. I o ile przy takim krótkim procesie, można powiedzieć bardzo prostym, nie powinno być z tym większego problemu, jak się okazało, że było inaczej. Natomiast przy takich większych inwestycjach, oczywiście, kiedy dochodzą dodatkowe podmioty, które będą miały swoje zdanie na temacie, na przykład żona, no to wtedy już się troszeczkę bardziej komplikuje, tak? Natomiast nadal, komunikacja jest tym kluczem do sukcesu, moim zdaniem, w tym przypadku. A jak najłatwiej się komunikować? Przede wszystkim pokazać palcem, czego przez telefon nie jesteśmy w stanie zrobić, albo pokazać na obrazku, co już jesteśmy w stanie zrobić.
No i tutaj taki mój mały sukces, kiedy elektryk parę miesięcy później przyszedł kłaść kable, dostał rozrysowane wszystko, każdą ścianę, we wszystkich kolorkach, jakie tam miałem do dyspozycji i wszystko miał później pooznaczane w skrzynce z bezpiecznikami. I ten mały sukces powiedział mi, że na koniec tego całego remontu powiedział, że pierwszy raz dostał od zamawiającego to, co on konkretnie chce. Tak? Wszystko było rozrysowane i oczywiście na akurat w tym wypadku wszystko było w jednym miejscu, bo to moje mieszkanie nie miało możliwości, żeby było większej ilości miejsc. No dobra, ale w takim razie jak to przełożyć na dużo większą inwestycję, jak chociażby szpital. No musimy mieć tych obrazków dużo więcej, musimy mieć tego pokazywania palcem dużo więcej i możemy to właśnie realizować przy pomocy różnego rodzaju aplikacji. Tutaj akurat jest pokazany taki przykład odbioru zbrojenia właśnie na tym obiekcie, gdzie mamy fragment dokumentacji pokazującej, której stopy fundamentowej dotyczy to konkretne odebranie zbrojenia i takie zbrojenie odbieramy sobie po prostu poprzez wypełnienie formularza. Oczywiście wszystko możemy robić na miejscu, kiedy stoimy przy tej stopie fundamentowej, ale oczywiście też na komputerze przeglądając dokumentację, którą też mamy na platformie. Jak wypełnimy wszystkie te informacje, możemy dodać zdjęcie do tego naszego całego procesu. I teraz taki woreczek, w którym mamy te wszystkie informacje, znajduje się w tym konkretnym miejscu, gdzie tam ta stopa jest, tutaj jest taka zielona trąbeczka, może akurat w tym wypadku słabo widać, ale generalnie taki mały woreczek z tymi wszystkimi informacjami będzie w tym miejscu. Do tego jeszcze wszystkiego możemy przyjąć proces akceptacji, czyli inspektor ze strony zamawiającego może to zrobić samodzielnie, tak? Może pójść na budowę, zrobić zdjęcie, powypełniać to wszystko, ale akurat w tym wypadku my to robimy za niego, bo jest szybciej, a też zależy na czasie. On musi tylko kliknąć, że jest OK. Jak mu nie pasuje, to klika, że nie jest OK, cofamy się z tym wszystkim i w następnej iteracji chociażby na przykład dokładamy więcej zdjęć pokazujących, jak został problem, który był zgłoszony na terenie. No i dzięki temu mamy te wszystkie woreczki pokazujące nam, które z tych elementów są już zatwierdzone, przepięte przez inspektora. W związku z tym możemy w łatwy sposób sprawdzić sobie postęp prac. I do tych informacji mamy oczywiście zarówno dostęp my jako wykonawca, ale również zamawiający. Tutaj generalnie przy tych wszystkich procesach takim kolejnym clue jest transparentność. To w większości wykonawców nie do końca jeszcze leży, ale niestety trzeba się do tego przyzwyczaić. No i jak te wszystkie woreczki zbierzemy sobie w jedno miejsce, to fajnie by było, żeby dostęp do tych woreczków, żebyśmy mieli również z miejsca, które mamy wszyscy w kieszeni, czyli z telefonu bądź innej aplikacji mobilnej. Tak? Generalnie jak jesteśmy na miejscu budowy, to większość osób telefon ma, więc naturalne było tak jak korzystanie z Facebooka na telefonie, żeby takie rzeczy się na takich urządzeniach znalazły. I w związku z tym dostęp do tych wszystkich informacji mamy właśnie z telefonu. A oprócz tego fajnie by było, żeby te wszystkie informacje można było przy pomocy telefonu do tego systemu wrzucić. I właśnie w ten sposób to jest też organizowane, czyli mamy połączoną dokumentację z wiemy, gdzie się znajdujemy w budynku, przeważnie nie są to jakieś, nie jest to czarna magia, w związku z tym jesteśmy w stanie się tam zlokalizować, zrobić zdjęcie i wrzucić to zdjęcie do odpowiedniego obiektu. Stawiamy po prostu kropę w odpowiednim miejscu, tak? I jak oznaczanie się na Google Maps, jestem tutaj. W związku z tym, że mamy dokumentację na platformie, no to fajnie by było, żebyśmy wiedzieli, jakie tam zaszły zmiany. Szczególnie jeśli chodzi o zamawiających, tutaj akurat
uwagi, któreśmy otrzymywali, że to akurat na platformie fajnie działa, że pomimo tego, że oczywiście na dokumentacji przeważnie jest informacja o tym, co zostało zmienione, tutaj akurat w tym wypadku zmianie uległy koszty zbrojeniowe. No i super. Otwieram rysunek, mam oznaczone chmurką, że zostały zmienione, nie mam pojęcia, ile tych kosztów jest, gdzie one są zmienione, natomiast platforma pozwala na porównywanie dokumentacji pomiędzy wersjami, jakie otrzymaliśmy. Czyli znowu informacja jest przechowywana w jednym miejscu, natomiast wszystkie one są pod spodem, tak? Ta, która jest najbardziej aktualna, jest po prostu na wierzchu. Tutaj akurat ta platforma pokazuje to w taki sposób, że jedna wersja pliku poprzedniej jest czerwona, aktualna wersja jest zielona, to co się nie zmieniło jest oczywiście czarna. Tak, czyli mamy jedną wersję, drugą wersję i pokazane zmiany. Czyli tak, mamy w jednym miejscu model. Tutaj też może nie dokładnie widać, ale jest tam pod spodem dokumentacja, która jest przyklejona. Akurat poziom bodajże zera tego szpitala. Mamy dokumentację jako taką, którą możemy sobie przeglądać również przy pomocy telefonu bądź tabletu. Mamy oczywiście wszystkie zgłoszenia, które żeśmy przed chwilą widzieli. Zdjęcia. Niezależnie od tego, że one są oczywiście przypięte do tych zgłoszeń, to możemy je sobie przeglądać tak czy siak osobno. Co nam jeszcze pozwala, jak mamy korzyści z tego, że będziemy mieli te wszystkie informacje w jednym miejscu. Nawet jeżeli nie otrzymamy modeli chociażby instalacji, to możemy je sobie w łatwy sposób zamodelować i dorzucić do tej bazy danych, jaką sobie budujemy. I zanim jeszcze wejdziemy na plac budowy, z takiego węzła po prostu przejść na taki. Tak? Czyli zanim to się w ogóle wydarzy, to już będziemy wiedzieć, czy nie wygeneruje nam to kolizji. Może poświęcenie troszeczkę więcej czasu na etapie projektu, fakt, że będzie troszeczkę droższe, zaoszczędzi na górę pieniędzy później. Tutaj mam taki slajd, gdzie w większości przypadków, jak będziecie pisać przetargi albo czytać przetargi, to będą tam informacje dotyczące poziomu szczegółowości modelu. Tutaj akurat model był, jego wymagania były na tyle niskie, że nie trzeba było modelować zawiesi. Natomiast myśmy sobie ten zawiesia zamodelowali właśnie po to, żeby można było potem uniknąć kolizji, jakie one będą generować. No i praktycznie ostatnia już rzecz, czyli weryfikacja tego, co zostało zbudowane. Bo świat nie jest tak cyfrowo piękny, jak na ekranie komputera i może się okazać, że to, co żeśmy zbudowali, jest troszeczkę w prawo 5 cm, albo w lewo 5 cm. No i inne rzeczy dookoła już troszeczkę nie pasują tak, jak powinny. My tutaj wykorzystujemy akurat skanery laserowe do tego, żeby zeskanować istniejące obiekty, akurat w tym wypadku instalacje, pokazujące i nałożyć jedno na drugie, czyli możemy nakładać model na kurę punktów i sprawdzać, czy to, co zostało wykonane, jest faktycznie zgodne z projektem. No tutaj widać, że było niezgodne, troszeczkę musieliśmy to przemodelować, tak na drugą sprawę, musieliśmy poprosić podwykonawcę, który to montował, o to, żeby zrobił odejście w tym miejscu, bo nie było zgodne z projektem. Panie Radzie, już powoli musimy zmierzyć. Już ostatni slajd. I jak to wszystko, ten cały proces przejdziemy, to ten model, również ze zmianami, jakie żeśmy wprowadzili na etapie wykonawstwa, możemy oddać z powrotem zamawiającemu. Uzbrojony o dodatkowe rzeczy, chociażby dokumentację zadruchową, chociażby dokumentację powykonawczą. Czy przygotować ten model w taki sposób, żeby zawierał nawet puste miejsca, gdzie można wstawić rzeczy związane z utrzymaniem tego obiektu. I kiedy trzeba wymienić dany element, czy musi przejść jakiś przegląd, to wszystko może się znaleźć właśnie w tej wspólnej bazie danych, której reprezentacją tylko jednym ze sposobów przedstawienia jest model, który wybieramy.
Także dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Państwa będzie.